Panie i panowie, witam serdecznie. To jest Shadowrun Hong Kong. Ja jestem kapitan. Ściszmy troszeczkę tą muzykę. Bo pomimo tego, że fajna, to będzie nam troszeczkę przeszkadzało, będziemy się z nią przekrzykiwać, a nie o to tutaj chodzi. Także muzykę ściszamy, dźwięki też. A ciszej, okej. Zacznijmy nową grę. Sprawdzają, o co chodzi. I chodzi bardzo ładnie ta gra. Więc zacznijmy kampanię. Stwórzmy sobie postać na poziomie normalnym i zacznijmy grę. Zacznijmy oczywiście z samcem, mężczyzną, wojownikiem jak ostatnio, tak jak zwykle. Archetypy, różne postaci. Weźmiemy nasz ulubiony, stary, którymi graliśmy wszystkie poprzednie części. Gdzie on jest? Nie ma? O nie, jest. Jest nasz ziomal, okej. Okej. Tak. Confirm. Niestety Shadowrun nie ma wersji polskiej, więc jeżeli... Przynajmniej dzień dzisiejszy. I z tego co wiem, poprzednie części również nie miały żadnej polskiej edycji, wydania. Może coś nieoficjalnego tam się pojawiło, ukazało. Niestety teraz, tutaj, dzisiaj nie ma nic takiego. Więc jesteśmy skazani na to, co... Biotech, absolutnie. Jesteśmy skazani na to, co uda nam się wygrzebać w internecie, co uda nam się znaleźć. Strength. Chcemy rzucać? Nie będziemy rzucać. 3 wystarczy. Quickness. Jak najbardziej, jak najwięcej. Tu mamy nasze punkty do wydania. Chcemy na ten poziom 6. A czemu już by nie? Dodge, unik, jak najbardziej. Broń na odległość zawsze. Trochę przesadziłem. Może być na 6. Weźmiemy sobie karabin. Jeden punkt został. Możemy sobie coś wziąć na jeden punkt. Spellcasting. Nie będę rzucał zaklęć. Biotech mam tutaj, tak. Rzucanie jakieś. Tromik mam na ten. Tromik weapons. To są, co to są. Ostrze jak i granaty, więc a nie mogę sobie wziąć też. Rzucanie sobie wziął, bo czasami można coś rzucić czymś. Shotguna sobie weźmiemy na jeden punkt. Bo dlaczego nie? Shotguny, dobra rzecz. Czyli mamy coś na daleki zasięg, a jak ktoś podejdzie, to śrutem po dupie. Dobra, zacznijmy grać. Etykieta. Weźmiemy korporacyjną. You have one new message. Hi. It's Raymond. I hope I have the right number. Look, I know we haven't spoken in a while, but I need your help. Remember the day I took you and Duncan off the streets? I told you that the past is just a story, that if you can just accept that, your past loses all power over you. Yeah. I was wrong. I'm on my way to Hong Kong now, to finish something I should have faced a long time ago. And I need you with me. I know we're not blood and we didn't leave things in a good place, but you and Duncan are the only real family I have. Please, if our past means anything to you, meet me in Hong Kong right away. I'll explain more when you get here. I'm begging you. I'm almost out of time. Okej. Continue. Tu mamy wstęp. Duncan, Raymond zabrał nas z ulicy. Nauczył, okej. Czyli generalnie przekazał nam wszystko, co wiemy. My później odeszliśmy i jesteśmy, zawracamy. Okej.
Zaraz po tym, jak zeszliśmy z łodzi na dok, mamy tak ściśnięty żołądek, tylko jak schodzimy z... Zaraz odjeżdża po zejściu kapitan tego, kapitan tej łodzi, kiwa nam głową, odjeżdża, zabiera się stąd, odjeżdżając. Mamy tylko troszeczkę ten... Na odchodne podał nam torbę z jakimś sprzętem, pancerzem i notką, lepiej się zabezpieczyć, lepiej chuchać na zimne. Okej. U góry wiszą chmury, bardzo nisko nad nami. W wodzie odbija się nocne światła tego miasta, naszego Hongkongu, tak? Wiatr kilkakrotnie zmienia kierunek, niosąc ze sobą aromaty diesel, czyli ropy, morza, takiej soli, fast foodów, żarcia takiego ulicznego i filth, czy jakiegoś brudu, jakiegoś ścierwa, syfu. Okej. Czekam na nami w takim samym świetle widać dwie postacie pochodzą do nas. Pierwszą jest ork, pochyla się. Ork, której z twarzy, o którą można połamać sobie pięść, jakiejś grubociosanej, takiej solidnej, którą jeżeli się uderzy pięścią, to się złamie sobie, połamie sobie człowiek palce. Drugą jest elfka z dłonią opartą o biodro. Raymond Black, czy nie ma naszego przybranego ojczyma, ojca Raymonda nie ma nigdzie. Cóż, zdaje się, że nie wyglądasz jak gówno. Zaskoczony. Duncan Wu, to jest ten nasz przybrany brat, kolega, kumpel, stary. Tak, najbliższa rzecz, którą możesz nazwać jako brat, czyli najbliższa osoba, którą możesz nazwać bratem, rodziną. Nie widziałeś kolesia od 8 lat, wciąż wygląda czarująco jak zawsze. Czyli to jest ten nasz właśnie ten pół-ork, który właśnie ten podszedł. Uśmiecha się. Zielony nie idzie... Z zielonym ci nie do twarzy, kapitanie. Wygląda na to, że... nie będzie pasował do twojego nowego pancerza. Zielony... Bo mieliśmy ściśnięty żołądek, kiedy wysiadaliśmy z tego, z łódki. Czyli mieliśmy chorobę morską, czyli jesteśmy cali zieleni od tej jazdy, którą tu przebyliśmy. Tylko próbujesz otworzyć usta, coś bulgocze ci w żołądku. Okej, czyli tak dalej, nie czujemy się za świetnie. Mamy, proszę, odpowiedzi. Nice to see, czyli dobrze cię wi... Tak urywane. Spójrz, przynajmniej nie jestem. Takie niedokończone. Albo mamy body, czyli naszą budowę ciała, jesteśmy twardzi. Na trzy mamy, bo akurat tyle mamy. Możemy odpowiedzieć, sklecić pełne zdanie, czyli wziąć się w garść, bo nasz parametr nam na to pozwala. Nie wiem, o czym mówisz. Może to przez te słabe światła w tym porcie. Zdaje mi się, że jestem zielony, czy tak, twarzy. No nic mi nie jest, taki przykozaczek troszeczkę. Okej, bierzemy to oczywiście. Duncan mówi, tak, to pewnie te światła. Jednak widać, do końca nie zmiękłeś, jak myślałem. Śmieję się. Zważywszy na to, ile syndohol, czyli syntetyczny alkohol, czyli zastęp, to jest przyszłość, mamy generalnie tak, Shadowrun, taka mała tutaj, zanim przyjdzie, Shadowrun to jest świat cyberpunka. Cyberpunk, jak wiecie, jest takim trendem, jest czymś, do czego tak naprawdę nasze społeczeństwo zmienia, czyli zmienia się. Czyli świat staje się bardzo, polega bardzo na technologii, wszystko, technologia idzie bardzo szybko do przodu. Mamy maszyny, mamy technologię, która zastępuje nas i zmienia nas też samych w maszyny. Potrafimy, widzicie, on ma jakieś cybernetyczne chyba oczy, jakieś okulary, mają wszczep, ludzie potrafią wszczepić sobie jakieś mechaniczne czy elektroniczne rzeczy, które wspomagają ich w ich czynnościach, czynią ich silniejszymi i szybszymi. Trochę tak jak w Deus Exie, nie wiem czy graliście, czy kojarzycie. Lub takich filmach jak na przykład Johnny Mnemonic, taki film był kiedyś stary już, ale bardzo dobry, polecam wam. Bardzo w klimacie cyberpunka. Więc
to jest Shadowrun. Świat cyberpunka, czyli przyszłość ogólnie i taka cyber, to właśnie jest przyrostek cyber, a punk to jest taka brutalność, taka znieczulica społeczeństwa, czyli to jest taka ponura przyszłość, cyberpunk, a Shadowrun dorzuca do tego wszystko to, co możecie znaleźć w Władcy Pierścieni, czyli orki, elfy, krasnoludy, jakieś magiczne stwory, smoki. Skrzyżujcie sobie właśnie Johnny Mnemonika z Władcą Pierścieni. To jest najlepsze, co mogę wam powiedzieć o Shadowrunie. Czyli tak, zważywszy na to, ile kiedyś piliśmy, wracając do tego, co on mówił, jestem zaskoczony, że wytrzymałeś tutaj tą podróż, okej. Okay. A nie jestem zaskoczony, że mógłbyś, czy bym teraz nie padł po jednym tym kieliszku. W każdym razie, chodźmy znaleźć Rymonda. Gdzie jest staruszek? Nie pokazał się. O. Wciąż mówi tym samym barytonem, a głosem taki ten, taki, czyli ma taki bas troszeczkę. Miał go odkąd skończył 12 lat. Duncan dorósł dosyć szybko. Czyli nigdy, zamiast mu powiedzieć nigdy się nie pokazał, powinienem powiedzieć nigdy się nie pokazał. Jeżeli wrócicie do playlisty mojego kanału, znajdziecie inne filmiki Shadowruna tam. Nawet odgrywam głosy postaci do tego punktu, aż momentu w swoim życiu doszedłem, że zacząłem czytać z podziałem na rolę, podkładać głosy pod postaci. Jeżeli was to interesuje i chcecie zobaczyć, jak się upokarzam i robię z siebie wariata na oczach ludzi w internecie, to wróćcie sobie do mojej playlisty Shadowruna. Możecie się pośmiać, jest ciekawie. Okej, okay. Co możemy mu odpowiedzieć? Wiesz, gdzie jest? Próbowałeś do niego dzwonić? Zobaczymy, próbowałeś do niego dzwonić? Czy próbowałem dzwonić? Nie, chodzę tutaj po dokach i krzyczę i wołam go. Krzyczę jego imię, tak próbuję go, nawołuję go. Zażartował. Okej, okay, małe problemy techniczne mieliśmy. Wracamy. Tak, czyli nie próbowałem do niego dzwonić, po prostu chodzę i krzyczę jego imię. Mówi to jako żart, ale w jego głosie wyczułeś nutkę takiego zmartwienia. Jasne, że próbowałem dzwonić od godziny, nie odbiera. Okej, okay. Martwisz się? Jasne, że się martwię. Trze głowę, swoją, pociera głowę, drapie się po głowie. To nasz staruszek. I jest gdzieś tutaj sam. Okej, okay, rozumiem. Nie wiem, czy do końca. Nie wiem, czy tak naprawdę do końca to rozumiesz. Ork pochyla głowę. Jego głos brzmi odległy, jakby był gdzieś myślał o czymś. Myślami odbiegł gdzie indziej. On zmienił się, kapitanie. Raymond nie jest tym sobą od dłuższego czasu. Jak to? Wyjaśnij. Jest bardzo niespokojny od dłuższego czasu. Zamyka się w swoim gabinecie. Nie sypia już w ogóle. Martwi się o niego. Próbuje... Nie wiem, co z tym zrobić. Próbowałem coś wymyśleć, ale nic nie przychodzi mi do głowy. Co ma zrobić z tym? Dlaczego jest taki niespokojny? Wzrusza ramionami. I może zwróciłbym się do swojego brata, gdybym takiego miał. Do diabła nawet nie wiedziałem, czy żyjesz. Dopóki Raymond nie... Czyli dopóki Raymond nie znalazł twojego numeru, nie wytropił twojego numeru telefonu, czy tam, nie wiem, jakoś skontaktował się z nami. Kobieta Cutter. Kobieta, która siedziała do tej pory cicho, oczywiście stała obok nas cicho, w końcu odzywa się. Powinniśmy iść, Duncan. Powinniśmy wracać na spotkanie, do punktu spotkania. Gdyby w przypadku, gdyby twój tata się pojawił. Przyjąłem się, rządzie. Widzisz, że nosi, dopiero teraz zobaczę, że nosi mundur Lone Star Body Armor, czyli mundur i pancerz Lone Star to jest, z tego co pamiętam, to jakaś najemna korporacja, taka, która robi za prywatną policję, najemnicy służą do ochrony, można ich wynająć, żeby zajeść czymś, tam się dalej się z nimi strzelaliśmy w którejś tam części poprzedniej Shadowruna, więc to pamiętam. Ci, którzy z was już oglądają, na pewno kojarzą też tę nazwę. Wygląda na to, że Duncan jest teraz w prywatnej policji, właśnie, dokładnie. To jest twoja dziewczyna, czy coś? O, do diabła, nie! Wygląda to, rozbawiło ją to. Jestem jego partnerem. Partnerem, czyli zresztą takim tam, służbowym.
Wskazuje na siebie palcem. Kater. Kater przedstawia się nam. Pomyślałem, że przydam się wsparcie. Nie wiedziałem, w co wpakował się Raymond i nie byłem pewien, czy się pojawi i czy mi... No, pomyślał koleś, widać, że nie jest głupim, tylko ćwokiem, ale pomyślał, że przydam się wsparcie, przyprowadził koleżankę z pracy. Spoko, fajnie, podoba mi się to. Ale tak, wygląda się taki... nie wiem, co to będzie znaczyło, to jest chyba obrażony, ale, czyli wkurzyłem go trochę tym, że się tak, że zapytałem się, powiedziałem, że to jest jego dziewczyna. There's something on the side. Masz mi coś do powiedzenia? Nie, kręci głową. Ej, słuchaj, cieszę się, że tu jesteś, kapitanie. Poważnie. Bo ja nic tutaj. Po prostu będę musiał do ciebie przywyknąć ponownie, przyzwyczaić się do ciebie. Po prostu długo. I know what I mean. Po prostu długo się do siebie nie odzywaliśmy. Powracają wspomnienia. Flash, czyli takie jako. Chwilowe obrazki, które wspominasz sobie coś z swojej przeszłości. Siebie jej i Duncana. Wstąpił się na światło dzienne, nagle wolny. Aha, czyli to się zdarzyło się w mojej przeszłości. Jakieś brudy wywleczono w tej korporacji, które pracowała na światło dzienne, i nagle przyszło mi zmierzyć się z tymi wszystkimi zarzutami. Oskarżono mnie. Kilka tysięcy. Dostałem jakąś zapłatę i obietnicę nowego życia. I postanowiłem zostawić tylko ze sobą. Czyli miała jakaś machloja, coś się zdało, bo wybraliśmy sobie postać, przeszłość korporacyjną, pamiętacie? Tą etykietę, czyli byłem w jakiejś korporacji, coś poszło nie tak. Jakąś taką miałem, coś się działo ze mną bardzo nieciekawego. Ale zostawiliśmy to za sobą i o tym nie ma, staraliśmy się o tym zapomnieć aż do teraz, póki sobie właśnie nie wróciło to na jako wspomnienie. Miałem swoje powody. Możemy o tym teraz nie mówić? Gapi się na ciebie. W jego goglach widać odbicie świateł zatoki. Jasne. Rozgląda się tutaj po molo, po zatoce, szukając Raymonda. Znajdźmy go. Mieliśmy się spotkać po drugiej stronie tego plaza, czyli tutaj tego. Plaza to jest plaza, to taki rynek, coś takiego. Po drugiej stronie mola. Dobra, ruszamy. Im szybciej go znajdziemy, tym szybciej możecie się znaleźć i być znowu szczęśliwą, jedną wielką, szczęśliwą rodziną. Czyli takie spotkanie rodzinne może być. Uśmiecha się. I im szybciej go znajdziemy, tym szybciej będę mogła się napić. Okej. Okay. Jasne, że tak. Przed wami wije się wzdłuż tego granicy morza niczym wielki wąż. Miasto Hongkong, pełne megakorporacji, fabryk i innych budowli, zbitych z sobą niczym wielkie ciało węża, którego końca i prądku nie widać. Ruszacie. A Kater idzie za wami. Okej. Że panie i panowie, zaczynamy naszą rozgrywkę. Obejrzyjmy kartę. Mamy 1200 kasy. Wow, bardzo hojnie. Bardzo hojnie z naszej strony gry. Co my tu mamy? Nasze statystyki. Siła. Broń rzucana. Do unik. Dodge, chciałem powiedzieć. Dodge, no dobrze. Dodge, unik. Broń, tak. Shotgun 3. To, co wszystko wybraliśmy. Tu mamy podsumowanie. 40 hit pointów. Mamy 4 body. Każdy punkt body, czyli ciała, to jest 10 hit pointów. To jest nie najgorzej. Jak na start, 3 siły. Szybkość się liczy, będziemy dużo strzelać, bo to szybko jest celność, tak szybko się poruszamy sprawnie. Mamy kałacha, wow! 9-7 model. Całkiem dobrze. Mamy trauma, czyli do odzyskiwania przytomności, gdyby ktoś się wykrwawiał, zbierał flaki z ulicy, gdyby go postrzelili i już byłoby naprawdę z nim źle. Mamy też apteczkę, która przywraca kilka hit pointów i grańca na czarną godzinę. Mamy też jakiś szajski pancerz, jeden tylko nam daje. Nie jest dobrze, nie jest też źle. Jest ok, jak na start całkiem nieźle. Byliśmy w gorszych sytuacjach już w tej grze. Zaczynaliśmy gorzej. Ok, rozejrzyjmy się. O, tu coś jest. Jakiś trakcie, lodówka, jakaś budowla. Jakiś ten. No chodźmy, dobra.
tu mi coś gra mruga, widzę, że coś tu będzie. Jakiś inspekt, czyli zbadajmy to. Harm in the water. A, czyli mamy tu rozpoczętą budowlę, która dalej sięga w wodę, rozbudowuje się ten port, ale została budowa przerwana. Może korporacji skończyły się fundusze. Mamy tu budowę rozgrzebaną, zostawioną, typowe. Widok, do którego chyba wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Ktoś zaczyna coś budować, kończą się fundusze, jakaś machloja, coś się dzieje, coś poszło nie tak i nagle budowa... A tu jest zamknięte, tak? Nie możemy tu przejść, no dobra. Może później jakiś quest tu przyjdziemy. Okej. Okay. Zobaczmy, co my tu mamy. Na końcu Mora jest... Mora. Morrowinda, może Morrowinda. Czyli na końcu Mola jest ta chatka strażnika. O, tu jest ta chatka. Kanciapa taka stoi po prostu. Nie ma nikogo w środku. Duncan naciska, popycha bramę, ale nie otwiera się Don Bodge ani ruchu. Cóż. Wcześniej była otwarta. Po czym dodaję. Wygląda na ciężką, wygląda na solidną. Nie będziemy wrędni tutaj. Może pójdziemy inną drogą. Może. Ale dziwne, że nikogo tu nie ma teraz. Kater wrzuca. Wzrusza ramionami. Kto wie, to jest Hongkong. Nie wiem, jak to wszystko tutaj działa. Dalej rzuć to dziobie. Pójdziemy przez budowę, obejdziemy to. Nienawidzę, kiedy tak do mnie mówisz. Żółtoziubka, rookie, początkujący jakiś taki. Świeżak. Rookie, czyli taki świeżak, dalej świeżaku. Dobra. O, security checkpoint. Otworzymy sobie tu bramę, tutaj przejdziemy, okej. Okay. Czyli miałem rację, jednak pójdziemy tutaj jako pobocznym questem, tyle tylko nie spodziewałem się zrobić to aż tak szybko. Wybaczcie, jeżeli krzyczę do mikrofonu, miałem dzisiaj wypiłem dwie kawy z rana, więc taki jestem, nie wiem, ekstra pobudzony. Dobra, brama jest zamknięta, typowe. Patrzymy na kontrolę na tym panelu. Kater otwierają, słuchasz, mechaniczny taki skrzek, to jest takie, jak otwiera tą puszeczkę. Aha, czyli ten ból rani naszą głowę, czyli tak, czyli tak boli nas głowa od tego, czyli dalej jeszcze nie doszliśmy do siebie po tej całej podróży. Chwilę patrzę na tą wybebeszoną skrzynkę, po czym odwróca się do Wu. Wygląda to, że znajdziemy drogę z tego... Wydostaniemy się to jakoś, tylko że nie tą główną drogą. Myślę, że uda nam się obejść ten... czy to obejść, znaleźć obejście, poprzepinać kabelki i otworzyć tą bramę. Co możemy odpowiedzieć? Jesteśmy zbyt głupi, mamy zbyt małą inteligencję, żeby zrobić to samemu. Możemy się odsunąć i pozwolić jej pracować, czy tak to zrobimy, albo możemy być uparci i samemu po czym pogrzebać. Odsunę się, pozwolę jej to zrobić, widać, że kobieta zna się na rzeczy. Grzebie przy tym chwilę i drzwi się otwierają. Mam, idziemy. Okej, okay, to mi się podoba. Game saved. Auto checkpoint jakiś się zrobił. Co my tu mamy? Jakieś śmieciowisko. Movement, ktoś się rusza. Okej. Action! Action, boys and girls. Yeah. On Cantonese. Czy kantonisku, czyli to jest język, jaki mówią w Chinach, kantoniński. Coś tam chłopaki krzyczą. Co się dzieje? O co chodzi, jak gdyby? Czyli dokąd masz? Jakaś grupa ludzi pakuje jakieś pakunki do jakiejś motorówki. Zaskoczyliśmy ich, jeden z pakunków z pluskiem wpada do wody. Ten motorówka odpływa szybko, znika gdzieś w mrokach nocy. Wkurzeni krzyczą coś, chowając się, biegnąc, pobiegali. W słabym świetle latarni błyska broń, czyli widać jakieś światło odbija się na karabinach. Raz, dwa, trzy, trzech kolesi. Okej, zobaczymy. Ich przywódca krzyczy coś po kantonijsku, czyli ktoś po kantonijsku krzyczy, ale nic nie zrozumiałeś. Jesteś zardzewiały? You're rusty? Raymond uczył nas tego kantonijskiego, on mówi tylko po kantonijsku, czyli troszeczkę umiemy mówić po kantonijsku, tylko słabo. Nie zrozumiałem, co powiedział.
On zwykle rozmawia z nami tylko w tym języku, w swoim ojczystym języku. Czyli trochę nasz bohater zna ten język, ale słabo i nie zrozumiał, co krzyczy ten przywódca. Odzywa się takim głosem, tonem pełnym władzy. Taki uprzywilejowany głos. Jego kantoński jest bardzo solidny, czyli ma dobry akcent, bardzo dobrze mówi. Widocznie nigdy nie... Czyli został tutaj i cały czas mówi, czyli ma dobrze rozwinął sobie ten język, świetnie mówi. Co wy tu robicie tutaj, tak późno w nocy? Łowicie? Rybki sobie łowicie? Szmugler uśmiecha się. O tak, łowimy dubków. Fishing for assholes. Okej. Łów wskazuje na nich bronią. W takim razie przyda wam się lepsza przynęta, bo wszystko, co dzisiaj złowicie, to tylko kłopoty. Yo, Duncan, niezłe teksty zapodajesz. Można powiedzieć do... wyszeptać poważnie. Nauczyłeś się tego w jakiejś wieczorowej szkole dla policjantów. Spróbować swoim kantonijskim. Tu Lone Star, rzućcie broń. Okej. Spróbujemy rzucić do nich po kantonijsku. Śmieją się i spoglądają na swoją załogę. Ej, mały, nieźle gadasz po kantonijsku. Naprawdę autentyczny akcent. Śmieję się dalej. Właśnie zapytałeś mi, czy mam wkręcić sobie żarówkę. Coś mi mówi, że nie jesteś naprawdę gliną, albo jeżeli jesteś gliną, to nie pochodzisz... to nie jesteś z tego rejonu. Pewnie chwyta karabin. Tak czy inaczej, to kończy się tutaj, czyli skończymy tutaj. Skończy nas, załatwił nas. Dobra, chyba skończyliśmy. Czas na pogaduszki, doszedł koniec. Nie potrzebujemy pomocy. Podoba mi się interfejs. Pozmieniali troszeczkę. Jak to działa? Mamy dwie akcje. YouTube. Aha, to jesteśmy my. Mamy dwie akcje. W tej granicy możemy się ruszyć gdziekolwiek. Jeżeli pojawi się taka tarcza, to znaczy, że jesteśmy za osłoną częściową. Jeżeli pojawi się cała tarcza, na przykład jak tutaj, o, widzicie, to znaczy, że jest tutaj, z tej strony jest częściowa, z tej jest. Przepraszam. Z tej strony jest. Tylko połowiczna, ale z tej strony nie ma co się chować, bo od tej strony tak nasz załatwię, tak? Więc ja jestem już tutaj pseudo za osłoną jakąś, więc karabin, wolniemy serią, ciągły ogień. Kto to jest? Wytatuowany strzelec, mag, mają maga i mamy enforcer, jakiś koleś tutaj. Dobra, wolniemy magowi, bo mag zawsze potrafi namieszać, więc seria maga. Nie! Yeah. Uwielbiam kałacha. Seria z kałacha jest najlepsze, co może być. Troszeczkę grałem w tą grę, zanim zacząłem nakreślić ten filmik. I powiem wam, że zacząłem grać magiem. I magiem... no nie poszło mi tak dobrze, jak idzie mi na przykład tutaj teraz, tym razem. Jedno obrażenie to zadaje. O nie, zawinąłem się już po mnie. Ale co, trudno. Wyciągnąłem włoski. Włoski też sobie wyciągałem, ale wnioski wyciągnąłem i zacząłem grać tą postacią, którą gram zwykle, czyli samurajem ulicznym z kałachem. Najlepsze, co może być. Przycelowanie, czyli on może użyć przycelowania, czyli lepszy strzał, dokładniejszy o 15%. Pojedyncza dobra kula dobrze przycelowana, możemy użyć raz na 3 tury, widzicie, tu jest strzałeczką pokazuje, raz na 3 tury może przycelować, więc przycelujemy 97, o, tu jest jeszcze jeden fog, jakiś ten bandior, komu sypniemy 88, może temu, no on jest odsunięty, temu może sypnąć cokolwiek tak naprawdę, więc może ten jeszcze się czai. 9, ładnie. Cutter, kim ona jest? Ona jest magiem jakimś. Więc maga może poślemy tu. I co ona tu ma? Jakieś zaklęcia. Aim, poprawa. To są jej tak,
No, atak magiczny nie zrobimy? Atak magiczny zrobimy. 64 tego nie widzi w ogóle. Nie może w niego strzelić. 63-64. On jest odsłonięty, łatwy cel. Traf! Wow! Kacer! Rządzisz! Nieźle. Podoba mi się 13. Nie trafił! A ten co? Ale jebęcka je! O fuck! Ogłuszył ją! Niemożliwe! Madier fakier. Czekajcie. Seria. Kładziemy go. Usypiacz. Kładzie ich jak... dobra. Krótka seria. Sypnij temu. A, i słabo. Przeżył. Uleczył się o 10, ale w nią grzeją. Shotem. Dobra. Out of ammo. Kończyłem się amunicją. Może krótką serię jeszcze sypniemy temu. Możesz? Nie ma akcji. Fucking. Okej. Przeładuj jedna akcja. Niestety ta seria ma to do siebie, że szybko kończy magazynek i sypniemy, on był już zaczęty, więc tam usypniemy. Raz, przeżył. Skończ go jedną kulą, powinien skończyć już. Jeszcze żyje, mother... Nie, mogłem go już skończyć. Okej, Kater odzyskała. To był błąd taktyczny. Pudła, come on, dziewczyno. Aj. To jest shotem, tu biegnie! Okej, okay, kładziemy go. Najpierw szociarza położymy. Kładzie się. Seria kładzie wszystko, to jest najlepsze. Weźmy przycel chociaż albo coś zrób. Pudło, ej. Co jest? Kater, sypnij mu. Dobra. Myślisz, że kolesie pochodzili z triad? Nie jestem pewien. Nie rozpoznaję tych tatuaży. Poszło nam średnio, opatrzmy rany może. Jak to się robiło? Który to był klawisz? Nie pamiętam. A, tutaj, dobra. Mission objectives. Staty. Jak się czujemy? Ja jestem 40, ok. 50, ok. Ona 32 dostała. Możemy użyć? Nie mogę poza walką? Chyba sobie żarty stroisz, kolego. Activate? Yes. Cutter? Tak. Confirm, please. Plus 13. Ok. Może być. To mi się wydaje, że będzie długa noc, więc to nie będzie chyba przynajmniej ostatnie starcie. Tutaj mamy jakichś szmuglerów, trafiliśmy. O, o, coś tu jest, to lubię. Tam jeszcze zajrzymy na szybko. Take, oczywiście, że take. Co tu jeszcze mamy w tym porcie? Właśnie to jest to, to lubię ten klimat. Jakieś, gdzieś w porcie mieliśmy jakieś spotkanie, coś tutaj. Na jakichś smuglerów się natknęliśmy, strzelanina. Ciała wpadają do wody. To jest to, to jest dla tego klimatu żyję, powiem wam. I taki klimat możemy też spodziewać się w Cyberpunku, polskiej grze, która wychodzi niedługo. Długo! Przypuszczalnie następnie 2-3 lata będziemy czekać, bo chłopaki dopiero co wydali Witchera, tak zwanego Wiedźmina, aka also known as, znany też jako pseudonim Alcatraz, alias Wiesiek, znany też online jako Wiesiek Wiedźmin. Znowu mamy panel. Been vandalized, czy jakiś obity był ostro, ktoś tutaj się wyżywał na tym panelu. I będzie prawdziwym koszmarem, żeby to naprawić. Patrz się na ogrodzenie. Wygląda to, że jest naszpikowana monofilamentem. Nie wiem, co to jest. Korporacje tutaj nie lecą w kulki. Na pewno udało ci się skakałeś przez ogrodzenie, Duncan. Jedno ogrodzenie skakałeś. Uśmiecha się. Nie, udało mi się, co? Poison walls. Bugs. To jest. Kosły, bone, paper. Aha, czyli to ogrodzenie jest jakieś takie, okej. Nie poleca, bo... potnie nas. Od ogrodzenia nas potnie zwyczajnie. Jeżeli próbujemy się po prostu przeskoczyć przez nie. Kiwa głową, zgadzając się. To
Myślisz, że uda ci się otworzyć tą bramę, Carter? Mruga do niego. A jak myślisz? Okej. Okay. Patrzy, przygląda się. Zajmijmy kilka minut. Pochyla się, zaczyna grzebać przy tym, przy bezpiecznikach. Kilka sekund później już wywleka przewody i zaczyna grzebać. Wygląda na kompetentną. Po kantonijsku, kapitanie. Aha, czyli... brzmi zupełnie jak Raymond, kiedy to mówi. Czyli chcę, żebyśmy... Czekajcie, muszę poprawić na fotelu. Czyli brzmi tak jak ten nasz przebrany ojciec. Mówi, zachęca nas, żebyśmy mówili w tym języku tutaj po kantonijsku. Okej, po kantonijsku. Czy jest kompetentna? Wiem. Jest dowódcą naszego oddziału, Riot Squad, czyli taki, który powiedzcie co, rozbezpiecza bundy, zamieszki, chłopaki. Riot Squad to są ludzie, którzy wysyłają, kiedy są jakieś zamieszki, czyli przeważnie tarcze, pały, jakieś maski gazowe, i generalnie mają do czynienia z tłumem. Po czym mówi dalej w kontynuisku. Sugeruję, żebyśmy przerzucili się na ten język właśnie od tej pory. Jak za dawnych czasów, kiedy jeszcze byliśmy z Raymondem. Ten trening odpłaci się nam. Po kantonijsku. No dobra, mówimy po kantonijsku. To wróci do mnie, zacznę mówić lepiej, nie martw się. Kiwa głową z satysfakcją. Po czym odwraca się i skanuje horyzont, czyli rozgląda się. Dobrze sobie poradziłeś w tej walce. Nic nie mów. On również nic nie mówi. Stoi plecami do ciebie. Z kciukami zahaczonymi za swój pas. Pas taki, przy spodniach pas. Nic nie mów. Cisza pomiędzy wami robi się coraz głośniejsza, cięższa. Po czym jest przerwana przez... Mam, udało mi się. Okej. Okay. Otworzyła bramę. Chodzimy. Czyli mamy jakąś taką przeszłość tutaj, tak dalej ma nam za złe, za to, że się zniknęliśmy bez słowa, zostawiliśmy tego właśnie jego i tego właśnie naszego przebranego ojca tutaj w Hongkongu i zniknęliśmy, ścigając swoje własne jakieś tam cele w życiu. Łyknę sobie zwilżę ustnik, bo tak gadam dużo. Czekajcie, co mi się tu, co się tu dzieje? Czekajcie. Zakręcę. Światło z najbliższych tych neonów, tutaj ostro rani nasze oczy. Zatrzymujecie się, patrząc, nasłuchując. Wiatr niesie głosy. Jest coś jeszcze? Gdzie jest ta cholerna dostawa? Jeszcze ich nie widziałem. Dopiero co przyszliśmy. Smuglerzy, więcej smuglerów to jest. Głos staje się bardzo zirytowany. Long way. To jest. Probably waiting for us. Long way to jest coś obraźliwego, słuchajcie. Coś mi się kojarzy. To jest właśnie w kantonisku, tak? Chińczycy w Chinach mówią chyba na tych. Nie, inaczej. Long way to jest coś obraźliwego, wiecie? Tak mi się wydaje. Lazy bastard, czyli leniwy Sopkinson pewnie siedzi na łodzi i czeka na nas, żebyśmy do niego przyszli. Looks like the story was moving card. Aha, czyli cicho mówisz szepcze do nas. Wygląda na to, że to jest tak. Czyli więcej szmuglerów. Czyli dogadują się, coś tam gadają o tej dostawie. Oni tam czekają może na tych sportu albo coś takiego. Nie wiedzą, że tu jesteśmy. Może moglibyśmy się zakraść, przekraść. Albo moglibyśmy ich zahaczyć. Już wiedzą.
już wiedzą o nas. Mają bibliotekę tutaj. Może lepiej zdejmiemy ich teraz, kiedy mamy element zaskoczenia po naszej stronie. Czyli, okej, spadaj. Czyli mamy wybór, możemy albo, a tu rączkę widzę, czyli możemy albo ruszyć dalej, albo możemy wyszarpnąć Gana, widzicie kabura tutaj, i zacząć strzelać do nich. Więc ja myślę, że sobie wyszarpniemy Gana, zajmiemy tutaj pozycję dobrą i odstrzelimy. Ile jest trzech? Not a fucking problem. Trzech kolesi, żaden problem. To jest mag uliczny, wytetowany szmugler, więc co, najpierw maga. Poszedł spać. Teraz tutaj ten, niech on pod, nie, w sumie chyba stoi tutaj, temu niech sypnie. Pięknie sflankowany, ale mu wygrzał. Ale mu sypnął. Aż się muzyka włączyła normalnie. Nie trafi, come on, Cutter, come on. 18. Wow. Aż się sypnął. I kończymy go. W sumie podwojnemy się. Seria. Piękne, uwielbiam to. Bosko. W Shadowrunie w tej grze ogólnie nie ma amunicji. Może musimy przeładowywać broń. O, coś tu jest. Musimy przeładowywać broń, kiedy walczymy. Jasne, że to weźmiemy. Podczas walki. Niby jednak ogólnego jak gdyby ilości amunicji nie ma. Mamy nieskończoność. Mamy skończoność, kiedy walczymy. Znaczy skończoność. Mamy. Można się wystrzelać magazynek w czasie walki, wtedy musimy przeładować, musimy pamiętać o przeładowywaniu, ale nigdy nie skończy nam się jak gdyby kule, jako że o, nie mamy już czym strzelać, w tym sensie. Okej, kratkę przesuniemy, spadamy, nic więcej nie ma. Jeden karma, jeden doświadczenia, zapis gry, okej. Możemy iść albo w górę, jest ulica, albo, o, tutaj coś jest, jakiś sekrecik będzie. Jakiś kupiec może, coś nam sprzeda, o nie, coś tu leży. To wszystko, nie da się tu przejść dalej. 52 nujeny, czyli tej jednostki waluty znaleźliśmy. Nie ma nic więcej, dobra. Idziemy w górę. Zwolnij. Shadowrun. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Ale drużyna tutaj jakaś stoi, pierścienia. Jest ulica. Tutaj wskazuje. Tutaj do nich musimy iść, do nich musimy pogadać. Okej. Okay. Okej. Okay. Przechodzę przez ulicę. Zauważasz, cztery postaci stojące w cieniu. Tutaj troll, ork, krasnolud, elf. Dwóch mężczyzn, dwie kobiety. Różnią się od szmuglerów, których widzieli się w dokach. Alert, czyli tacy czujni, zrównoważeni i bardzo profesjonalni, czyli tacy zawodowcy, jednym słowem zawodowcy. I nawet postarali się, by schować broń, żeby broń, którą noszą, nie rzucała się w oczy. Wistrapped, mania. Czyli wiadomość, którą wysyłają, jest dosyć czysta. Wistrapped, czyli jesteśmy przywiązani, jesteśmy na służbie, coś takiego chyba. Mind your manners, czyli zachowuj się. Okej. Okay. Wyprostowuje się. I bierze, przybiera taki śmieszny ton głosu, kiedy zawsze go przybiera, kiedy zamierza stanąć twarzą w twarz z kimś większym od siebie. Z kimś, kto jeszcze nie wie, że zaraz skończy z twarzą w glebie. Czyli takie, czyli taka gadka szmatka robi, robi taką gadka szmatkę, czyli cześć chłopaki, coś tam i BAM robi. Okej, okay, lubię go, lubię go. Evening Fox, czyli dobry wieczór chłopaki, dziewczęta. Macie pozwolenie na tą bazukę, na te gany, które nosicie? A, to jest ten wielki troll. Wielgaśki troll, put his mouth into comic frown, czyli uśmiecha się jakoś komicznie. Pozwolenia? Daj mi chwilkę. Zaczyna oklepywać, szuka po kieszeniach szuka. Nie, wydaje mi się, że musiałem upuścić swoją przy tym śmietniku, gdzieś tam przy tym śmietniku. Razem z ostatnim idiotą, który próbował wejść mi w drogę. Eee,
Czyli Wu przyjął to na spokojnie, po przyjacielsku kiwa, kiwa głową. Naprawdę, cóż więc? Kurwa, wszyscy broń wyciągnęli, nie wierzę w to. Teraz się powystrzelamy. Możesz niemal to wyczuć. Że tutaj wziął na dół, wziął górę jego trening taki wojskowy, jakiś taki, że trenował, żeby zostać tutaj gliniarzem. Tak jakbyś wydał polecenie dronie jakimś robotowi, żeby coś wykonał, czyli od razu mechanicznie tak krz, wyciągnął spluwę Gana, wyciąga swój karabin, sięga po niego szybko, ale jest za szybko. W tym czasie co? Asortyment. Aha, czyli w tym czasie on wyciągnął karabin, wymierzył, ale w tym czasie już cała seria innych tych luf i celowników jest już na nim, wycelowana w jego głowę. Czyli pewnie jakieś lasery takie z kropką już tam świecą mu po głowie, po oczach. Kater Baxima wspiera go. Wyciąga dłoń przed siebie. Fist blazing. I w jej pięści bulgocze magiczny ogień. Jej oczy omiatają scenę, krążąc od jednej figury do następnej, od jednej postaci następnej, tak rozgląda się, patrzy o co chodzi. W porządku, wszyscy zachować spokój. Wielki troll, na spokojnie, spokojnym głosem, rozbawiony, kiwa bronią na twarz Wu. Trochę na to za późno, co? Co możemy zrobić? Jest to, sytuacja zrobiła się z kiepskiej na kurna, zaraz zginiemy. Jest za późno, żeby się wyluzować. Włóż ręce do kieszeni. Słuchajcie, hold up your hands. Draw your weapon, remain silent. Nie ma sensu wyciągać broń, mają przewagę liczebną i już wyciągnęli broń, więc nie ma sensu sięgać po broń, bo nas rozwalą. Szybko zaczynamy. Włóż ręce do kieszeni. Słuchajcie, chłopaki. Kiepsko się dzisiaj czuję. W żołądku mi tam coś przeskakuje. How about... może odłożymy bronię, zanim komuś stanie się krzywda. Troll wybucha śmiechem. Ten koleś wygląda, jakby przydał mu się Anima, to jest jakieś lekarstwo. Coś możemy dla ciebie zrobić, panie oficerze? Szczęka Wu napina się. Ale jego ton głosu dalej jest spokojny i kontrolowany. Szukam swojego staruszka, Raymond Black. Mieliśmy się z nim spotkać tutaj. Słyszeliście o nim? Troll kiwa głową. Mhm. Głos Wu zrobi się coraz ostrzejszy. Widzisz żyły wyłażące mu na tej, na twarzy. Gdzie on jest? Kata też to zauważa. Jej głos obniża się, troszkę taki spokojniejszy. Spokojnie, Duncan. Jak ten zacznie strzelać, to nas rozpieprzą. Jednego rozwali, ale tam się sprzecz rozwalą też. Nikt nie wyciągnie tej broni. Czy ona jest gotowa i on. Ja jestem... za bardzo się wyluzowałem. Dalej... troll dalej wygląda na rozbiewionego. Ale jego broń dalej jest wycelowana w Wu. To prawda. Spokojnie, Danko. Wyluzuj. Twój przyjaciel Raymond nigdy się nie pokazał. Czekamy do niego od ponad pół godziny. Od better part of the night, czyli ponad godzinę już na niego czekamy. Mieliście spotkać się z Raymondem? Mhm. Mów dalej. Tylko kurde, jakieś odgłosy wydaje się siebie koleś. Jego ten ząb, taki kieł wystający, błyska w uśmiechu. Potrzebował przyjaciół, takich ciężko uzbrojonych przyjaciół. Więc wasz staruszek wynajął nas,
on a little excursion? Nie wiem, wycieczka jakaś? Wyprawa? Misja? Coś takiego chyba. Nie jestem pewien. Wynajął nas, żebyśmy już... unosi brwi. Wynajął was. Pauzuję na moment. Patrzę na nich. Dziwna z nich gromada. Nawszczepiany troll, orcza dziewczyna z magicznymi fetyszami, krasnolud z cyberdekiem na swoich plecach i wysoki mężczyzna stojący z tyłu. Wszyscy z brońmi. With guns. Train. Wszyscy wycelonymi, tak, z bronią wycelowaną w tego W. Szczęga jeszcze bardziej. Ze zrozumieniem mu zaczyna tak, czyli zrozumiać sytuację, a jego szczęka jeszcze bardziej się napina. Jesteście shadowrunnerami. Troll kiwa głową. Creeps up his tense. Czyli napina barki, tak, przygotowuje taką postawę bojową, nabiera. Staje w takiej postawie bojowej. Tak, gówno prawda. Raymond nigdy nie wynająłby shadowrunnerów. Wszyscy shadowrunowie to przestępcy. Troll poprawia go. Najemni operatives, czyli najemni operatorzy, coś takiego, czyli można, ludzi, których można wynająć. Najemnicy, o. A to jest ten nieśmiały krasnolud, ta laska krasnoludzka. Wcina się, czyli wchodzi w słowo. Jest, głos jest delikatny, ale są taki strong, silny. Criminal, myślę, czyli tacy... jakby to powiedzieć? Najemnicy wyjęci spod prawa, o. Więc tak, masz rację, twój koleś Raymond zadawał się z bandą przestępców. Troll uśmiecha się do patrzy na niego z nad lufy swojej broni. O nie, słyszycie, to sąsiad kosiarkę odpalił. Nie! Jesus, fuck. Okej, trudno się mówi. Gramy z kosiarką. Okej, czyli co, celuje do nas dalej. Przykro mi, wylać na siebie wiadro zimnej wody, ale wygląda na to, że wasz staruszek, guess you, nie wiedziałeś aż tyle o swoim staruszku, jak ci się wydawało, co? Ustara się tego otrząsnąć. Struggling to process. Ciężko mu przetworzyć tą informację, przetrawić ją. Czujesz, że... feel that heat coming off... że napięcie opada troszeczkę z niego. Wraca do swoich zmysłów. Czyli zaczęło tak, jak gdyby przejrzał na oczy troszeczkę, zrobiło mu się, zeszło z niego troszeczkę tego ciśnienia. Tam ci też to widzą, troszkę wyluzowali, ale wszystko jest jasne, że jeden zły ruch i wywala w nas cały magazynek. Kater pozostaje nieruchoma, jej włos, poziom głosu jest średni, taki nie za głośny, nie za cichy. Już widziałeś kiedyś, jak to robiła. Tak. Skupmy się na problemie. To nie musi iść w złą stronę. Cicho odzywa się do Wu, który słucha, nie spuszczając wzroku i karabinu z tych przeciwników. Musimy znaleźć Raymonda. Oni mogą nam w tym pomóc. Ma rację, skupmy się na Raymondzie. Widać, że ta orcza dziewczyna ma dosyć już tego napięcia i tego tutaj, co się dzieje. Staruszek chciał
żeby zabrać go do Wallet City. Pokazuję na was, na waszą trójkę, na nas wszystkich pokazuję. Was też. Dwa duże szczury. Przeparte, przysięte, trzymają się do jej, jeden do ramienia, drugi do biodra. Widać, że co chwila głowa jednego z nich chowa się i pokazuje w tych fałdach jej płaszcza, jej ubrania. Znasz tą część miasta? Znasz tą dzielnicę? Slumsy, prawda? Słyszałem o niej. Przewraca oczami. To zasrana dziura. Gorsza niż slumsy. Powracają wspomnienia Raymonda Barresa. Flash. Coś mi się przypomniało. Rozumiemy. Naprawdę złe miejsce. Dlaczego chciał nas tam zabrać? Kobieta krasnolud stojąca obok w tym czasie. Nie mówił, mamrotał dużo pod nosem. Powtarzał tylko, że musimy się tam dostać. W normalnych okolicznościach nigdy nie przyjęlibyśmy takiego zlecenia. Zwłaszcza do tej dzielnicy. Nie chodzimy tam. Ale staruszek wyciągnął pokaźny banknot, ten rulon pieniędzy, a za coś trzeba płacić czynsz, prawda? Ryzykuje spojrzenie na ciebie. Jego broń pozostaje wycelowana w Shadowrunnerów. Ale wydaje się, że na jego twarzy pojawiła się niepewność, zwątpił. Powiedzmy, że wam wierzymy. Co teraz? Troll uśmiecha się do was błyskiem kłów. Dobra, gang. W porządku, gang. To czyli tak, to za coś do nich. Czy do nas? Do nich, do wszystkich. Powiem wam, co teraz. O, opuścili broń. Okej, spoko. Wyluzowali się chłopcy. On też opuścił, dobra. Patrzy na drużynę swoją i powoli opuszczają broń. Opuścimy broń. Fuck! Co? What the fuck? Na ziemię! Snajperzy! Kater! Fuck! Rękę jej urwało, ja pierni... Ten rozwalony, gruby dostał. Jaka rzeźnia! Stay in cover, czyli zostań... Nie wychylaj się z za zasłony. Skąd? Kto tu strzela? Jakich snajperów widzicie? Zoomujemy troszeczkę. Na dachu. Co się dzieje? Jaka rzeźnia! To jest Cyberpunk, to jest Shadowrun, to jest to. Takie rzeczy się dzieją. Mamy jedną sytuację, coś się dzieje w inną stronę, w jedną pewną stronę, to się zaczyna zawiązywać. Widzisz już, jak to się skończy, czy już zaczęliśmy dogadywać, może pójdziemy na wspólną misję, nagle bang i snajper zdejmuje. Wszyscy, raz, dwa, trzy osoby nie żyją. Fuck. Dobra. Ja chcę zostać za zasłoną z jednej i z drugiej strony. Więc może ruszymy się. Jak to poza zasłoną? Dobra, tutaj się ruszymy. Mogę Overwatcha zrobić. Odgłos wysokokalibrowej strzelby karabinu. Wciąż dygocze, słychać w powietrzu. Po ziemi. Ziemię przecina ten laser celownika. Kater, troll i cichy elf leżą martwi w kałuży krwi. Ich głowy otwarte, rozpieprzone jak arbuzy. Fuck, co za jadka. Ta orcza dziewczyna krzyczy za zasłony. Nigdzar, come on. Nigdzar, dalej wielko ludzie. Odezwij się. Strzały. O nie. Zwróć się do Gastonuda. I oczy szeroko otwarte w strachu. O cholera. Nie jest dobrze.
oficer przez megafon. Głos łamie się przez głośnik. Tu policja, odłóżcie broń. Ręce na głowę. Ręce za głowami, czy na głowę, na karku. I wychodźcie, tak żebyśmy was widzieli. Duncan woke up in B. Wychodźcie tak, żebyśmy was widzieli. Macie 3 sekundy. Duncan kuta za osłoną. Spogląda na zwłoki katera. Jego głos przerasta się w ryk. Stenda, odłożcie broń! Przestańcie strzelać, do cholery! Jesteśmy z wydziału Lone Star. Lone Star, krzyczy. Ostrzeliwują was. Nas. Strzelają do nas. Krasnoludka kręci głową. I jej głos jest płaski, czyli taki bez zmiany. Odpuść sobie, nie będę nas słuchać. Rozejrzyj się. Nie przyszli nas tutaj zaaresztować. Sniper shot. Snajperska kula uderza tuż obok jej głowy. Eksplodując tym tynkiem. Musimy się stąd wydostać natychmiast. Wszyscy na ziemię. Dajcie mi chwilę. Dziewczyna, ta szczurza dziewczyna z tymi szczurami. Oh fuck, ale akcja. Ona słucha czegoś, tak? Patrzy się w ziemię, tak by czegoś słuchała. Porusza brwiami, oczy. Czyli zwężają się, rozszerzają, marszczy nos. Buja się w przód i w tył, mówiąc coś bezgłośnie. Nagle krzyczy. Okej, znalazłem drogę wyjścia. Jest na końcu ulicy. Wszyscy za mną. Wszyscy. Nie potrzebujemy tych gliniarzy do wynajęcia, tych takich niedzielnych gliniarzy. Nie jesteśmy jedyni, którzy... dziewczyna Ork... kiwa głową na swoich, w stronę zwłok swoich chłych przyjaciół. Potrzebujemy każdej lufy, Is. Znalazłem wyjście, ale nie wiem, czy uda nam się stąd wydostać. Wciąż mogą nas ostrzelić. Jeżeli w najgorszym przypadku posłużą nam jako mięso armatni. Okej. Okay. Spoglę na ciebie i... A, czyli z żernicami tak intensywnie. Nie wychylaj się i trzymaj się blisko. Są... na końcu gdzie są drzwi. Prowadzące do tylnej alei. To nasz punkt wyjścia. Jeśli zostaniesz z tyłu, zostaniesz. Zostawimy cię. Okej, ale mi się to podoba. Drużyna się powiększyła, dobra. Czyli tutaj musimy się dostać, tak? Okej. To jakaś tutaj... Summon Spirit, o! To może przywołać te spiryty. Kto to może jakiegoś spiryta wyciągnąć? Z kapelusza, czy tam spod lady. Kim ona jest? Ta laska. Wow, coś się zesrało. Zamknij, otwórz, coś tu się stało. O, teraz lepiej. Kim ona jest? Spójrzmy na nią. Female Orc, nie wiemy kim ona jest. Zgaduję, że jest spellcasting, jakąś czarodziejką albo szamanką. Ma te szczury, więc zgaduję, że to jest szamanka. Dziewczyna szamana. Ona charyzma 4, bady 4. Inteligencja, docking, to jest dekerka, wszystko jasne. Mamy dekera i szamana. I mamy dwóch siepaczy. Ja i ten. Dobra, podoba mi się to. Dobra. Czekajcie. Ona... Najlepiej jak się dostanie tutaj, ponieważ tu mamy miejsce mocy. Zbiegnij tutaj. Ja... O, tu są, widzę ich, motherfucki. Czekajcie. Ja... 75,
Ja się kopsnę tutaj za pełną odsłonę, bo stoję jak idiota na środku drogi i strzelę na przykład w tą postać za 8 punktów, może być. Duncan stary, ty się kopsnij tu i to wszystko co zrobisz w tej turze. A dziewczyna dekerka, niech ona, gdzie możesz się ruszyć? O, tutaj może być, dobra, rusz się tutaj. Starują tamci. Au. Strzelają, podują. Z tyłu ktoś biegnie jeszcze. Fuck, ze wszystkich stron nas mają. Okej. Ja lubię ten klimat. Nie wiem jakby, fakt, gra nie ma zawrotnego tempa akcji, ale jest historia. Chodzi o to, co się dzieje. O to, z czym mamy tu do czynienia, z czym to się je. Jak gdyby, z czym to się je. Dobra, gdzie jestem? Ty weź walnij serię tutaj tego Enforcera. Jeszcze żyje. Demo. Ja puszczę serię tego motherfucka. Dobra, zdjęty. Ty dziewczyno, weź może. A ty co ty możesz? Masz pistolet. Wrzutnie granatów. Are you fucking kidding? Czekajcie, ona ma. Jaka ma szansę trafienia tutaj? 65? 67. Ona ma 50-32, czyli ty strzel tutaj. Serio może. Pięknie! Summon Spirits, mogę przywołać? I przyzwoła jakiegoś ducha! Yes! Mamy ducha po swojej stronie, zajebiście. Uwierzcie w ducha, zanim was wysłucha. Czekaj. Ty weź. Duch niech się ruszy tutaj. O, dwa! Fuck, ale nas... Nie możesz strzelić w nią? Możesz, spróbuję. Pudłował. Dzięki, wiem. Jeszcze raz? 20! Flanked! Flankowana 20 krytyk. Wow. O, dekerka może hakować motocykl? Fuck. Decking, deactivate drones, wyłącz drony. Police drone power down. Drony. A, te drony, okej, okay, bardzo dobrze. Motocykl? Czy access point to jest, czy jest motocykl? Wygląda jak motocykl. No, motocykl z jakimś Wi-Fi czy czymś w przyszłości. Czemu nie? Jak teraz mamy kuchenki, czy tam lodówki, z których można wysłać SMS-a, żeby się włączyła, czy zaczęła tam coś robić, no to w przyszłości myślę, że motocykl z jakimś dojściem do internetu wcale to nie jest coś dziwnego ani. Nie wiem, nienormalnego. Nie, dobra. Plus, sypnij jeszcze granatem tutaj. 300 metrów, okej, może być. Wszystko, naszej duże wszystko. Pudło. Dobra. Długa, ja walę długą. Sypię szybko bardzo, możliwie. Skutecznie walę tutaj. Tutaj. Za motocykl Duncan. Stary, ty się rusz. Może tutaj. Dwie akcje. Jak najszybciej, nie ma co się bawić. Czekać, kombinować. Laska, co ty możesz zrobić? Ty. Jedna akcja. No, nie możesz dwie akcje zrobić? Aha, bo ona jedną akcję oddaje temu duchowi. No dobra. To rusz się tutaj. O, ten ma 4 akcje! Fucking. Dobra, niech duch się ruszy tutaj. Ale szybki motherfucker. Niech Waterbolt, niech walnie jakimś tym. 10, ładnie. Jeszcze jedna akcja. Zajebiście. Pudła, dobra. A to on? Przestał go kontrolować, czy coś tam? A, zniknął. No dobra, trochę narozrabiał. Dobra, ona niech się ruszy. Niech się ruszy. Tutaj. Opierdolę, dobra. Okej, też sobie coś przywołała. Czy widzicie, mamy tu technologię skrajną, jakąś karabiny, lasery, internet, mega sieć, korporacje, jak, i do tego mają jakieś duchy, szamani przywołują jakieś... przepraszam. Przywołują jakieś potwory, to się wytnę. Później zapomnę, to kichnięcie wyedytuję. Ale... póki co, moja tura. Może skoczę tutaj, czy jak? 55, skoczę tutaj. Cyk i przymierzonym strzałem pykniemy
tego mega w to. 4, słabo. 50% strzel. Słabo! Ona ma dwie akcje z powrotem, dobra. Jedna akcja, tutaj się kopsni. I weź ich troszeczkę... nie, dupa nie trafi w ogóle, tutaj. Czyli musimy się podejść. A ona niech strzeli im raz. Nice! I musi przodować. Slow movement, plus 2. Tak, spowolniła mi, tak? Spoko, nie zamierzam biegać, zamierzam wystracić serię. Okej. Okay. Duncan, dajesz. Długa. Długa. Biegł się szybciutko tutaj, za osłonę. Ty, laska, też podbiegnie. Te drony są wyłączone, prawda? One nie działają. Ona niech się kopsnie tutaj. Będziemy flankować po obu stronach. Tam coś jeszcze jest? Chyba nie ma już. No to ty się kopsnij tutaj. Dobra jest, dobra jest. Uciekniemy stąd, na spokojnie. Tutaj ktoś biegnie. Ale jeżeli się pośpieszymy, to... Przeładuj. No to mówiłem, możemy przeładować broń, ale amunicja nam się nie skończy, jak gdyby. Czekajcie, Duncan nie się ruszy, może pobiec dalej. To on niech się pobiegnie tutaj. Ja zajmę jego miejsce tu. Lasencja ruszy się tutaj. Możesz Overwatcha zrobić? Dlaczego nie mogę? No dobra. A, jest ktoś. Widzę cię. Mogę nie mogę dobrać. Dobra, czyli sobie zaczekamy tutaj. Ona. Tutaj, dobra. Ona tam nie dobiegnie. Dobra, no to koniec tury. Ej. Strzelają z obu stron, tam jest trzech. Dobra, długa. Szybciutko biegniemy, czekaj, Duncan pobiegnie. Mamy się jakiś schronić. Ej, on może uciec z tej turze już. Dobra, nie, on pobiegnie tutaj. Schowaj się. Ja podbiegnę na jego miejsce tutaj. I uciekniemy wszystko w jednej, wszyscy w jednej turze uciekniemy, żeby nikt nie został z tyłu. Tak? A ty, laska. Sypnij im tam. Trochę przestrzeliła, ale tej krytyka walnęła. Jeszcze raz! Ale w ogóle spodobałaś tym razem. Ej, zabiła ją! Zajebista jest. Pudło, pudło. Okej, wszyscy możemy się zwinąć w tej turze. Okej, długa. Nie ma mnie. Duncan, długa. Nie ma go. Tutaj, ona też pryska pięknie. I na końcu nasza dama cmentarna idzie tutaj. Okej. Okay. Udało się? Tak, udało się. Mamy nową jakąś akcję tutaj. Uciekliśmy, schowaliśmy. Dobra, myślę, że to jest dobre miejsce, żeby przerwać, żeby zatrzymać. Tak wygląda Shadowrun. Raczej nie będę grał w tą, raczej nie będę grał w tą serię, ponieważ to jest, więcej się czyta, więcej się mówi. Walki nie wyglądają ciekawie. Tą grę gra się dla historii. Z tego co wiem, na przykład ludzie mi pytają, dlaczego nie zagrasz w tą grę po polsku? Bo nie ma polskiej wersji. Na dzień dzisiejszy, jak mówię, nie ma polskiej wersji. Ktoś tam mi też pisał komentarz kiedyś, że po co czytasz po angielsku, jest polska wersja. Na przykład, nie wiem, za rok może być już polska wersja, ale na dzień dzisiejszy nie ma żadnego polskiej edycji tej gry, więc niestety gram w to, co gram, jest to, co jest. Więc ja zajmę się kontynuacją, będę sobie grał dalej. A nam udało się dotrzeć do końca tego odcinka, pomimo kosiarek, problemów, innych zongów, udało się. Więc co? Żegnam się z wami, zapraszam na ten kanał, zostawcie komentarz, ocenę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tutaj robię, i do usłyszenia. Na razie. Cześć.